I uwaga. Konie ruszyły. No tutaj troszeczkę stracił na starcie Prince Moon. A poprowadził Jowel. Jowel w czołówce jest także dedykacja. Dedykacja Jowel na trzeciej pozycji galopuje Nomena. Blisko jest również Chloe. Dalej Cormick McDermott. I z tyłu dwa konie, Maspeth oraz Prince Moon. Cały czas prowadzi dedykacja. Dedykacja dyktuje tempo. Blisko niej przy wewnętrznej Jowel, od zewnętrznej Nomena. Dedykacja. Jowel ładnie złapał kanat i atakuje ją przy wewnętrznej. Polem finiszuje Cormick McDermott, finiszuje także Chloe. Tutaj jeszcze broni się dobrze dedykacja. Cormick McDermott chyba najlżej jednak środkiem toru. Cormick McDermott zdecydowanie w tej chwili prowadzi, atakuje go Nomena. Cormick McDermott i Nomena i jeszcze 50 metrów i Nomena obejmuje prowadzenie. I za chwilę celownik wygrywa Nomena, drugi Cormick McDermott, trzecia dedykacja, czwarta Chloe.